W tym filmie chciałbym, żebyśmy wykorzystali całą naszą wiedzę z trygonometrii, którą już zgromadziliśmy, do rozwiązania takiego przykładowego zadania. Tutaj mamy dwa trójkąty, mamy podane ich wymiary, wszystkie boki. Mamy tutaj dwa trójkąty prostokątne, widzimy, że kąty są proste. A pytanie jest takie, jaka jest długość tego niebieskiego odcinka pionowego, który tutaj jest narysowany? I jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to zadanie rozwiązać. Zanim zobaczysz moje rozwiązanie. No dobra, to zakładając, że próba już była podjęta, ja teraz to rozwiążę. Tutaj widzimy, że ten pionowy odcinek jest przyprostokątną w pewnym trójkącie prostokątnym. Tutaj ten kąt prosty jest narysowany. Druga przyprostokątna to jest taki bok tutaj. To jest ten drugi bok tego trójkąta prostokątnego, druga przyprostokątna, a przeciwprostokątna to jest ta sama przeciwprostokątna, co w tym zielonym trójkącie. No, i tutaj mamy kąt, taki kąt w tym trójkącie prostokątnym, który jest sumą kątów alfa i beta. No i przeciwprostokątna ma długość 1, no więc teraz sinus tej sumy kątów alfa i beta, tego kąta, który tutaj na niebiesko zaznaczyłem, to będzie stosunek długości tego odcinka, tej długości, którą szukamy, do przeciwprostokątnej, czyli podzielony przez 1. Czyli widzimy, że sinus tego kąta, sumy alfa i beta, to jest właśnie dokładnie ta długość, której szukamy, bo ta długość podzielona przez 1 to jest sinus tego kąta. Czyli tak naprawdę my szukamy wartości sinusa sumy tych dwóch kątów alfa i beta. I to będzie odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu, dlatego że sinus tej sumy to jest dokładnie długość tego odcinka, o którego długość nas tutaj pytano. No dobrze, no to teraz mamy sinus sumy kątów. No ale już kiedyś w którymś filmie wyprowadziłem wzór na sinus sumy kątu, więc teraz mogę z niego skorzystać. Pamiętamy, że sinus sumy to jest sinus pierwszego kąta razy cosinus drugiego kąta, czyli beta, dodać do tego cosinus pierwszego kąta, cosinus kąta alfa, pomnożony przez sinus drugiego kąta, sinus beta. No to teraz musimy jeszcze znaleźć sinusy i kosinusy Kątów alfa i beta, no ale to łatwo odczytamy z rysunku. Zacznijmy może od sinusa kąta alfa. Będziemy jechać po kolei. Sinus kąta alfa, no to patrzymy na ten pomarańczowy trójkąt. Sinus to jest stosunek przy prostokątnej przeciwległej, czyli tej pionowej, która ma długość 0,5, do przeciwprostokątnej, czyli 1, czyli 0,5 podzielony przez 1 to będzie po prostu 0,5. Dobrze, dalej mamy kosinus kąta beta. Kosinus kąta beta. No to patrzymy na trójkąt zielony. Kosinus kąta to jest stosunek przyprostokątnej przyległej, czyli tej tutaj, która ma długość 0,6 do przeciwprostokątnej, czyli to będzie po prostu 0,6. Bo podzielone przez 1 to jest 0,6. Dalej mamy kosinus kąta alfa, to tym razem musimy wziąć tę przyprostokątną poziomą czyli przyległą do kąta alfa, podzielić przez przeciwprostokątną, czyli tę wartość, pierwiastek z 3 przez 2 dzielimy przez 1 i dostajemy po prostu pierwiastek z 3 przez 2. No i wreszcie na koniec sinus kąta beta, czyli to jest stosunek przyprostokątnej przeciwległej, tej naprzeciwko kąta beta, czyli tej, która ma długość 0,8, przez 1, czyli będzie po prostu 0,8. No i teraz wystarczy to wstawić do tego, co tutaj mamy, Wstawić te wszystkie wartości i obliczyć. No to obliczamy. Sinus alfa to jest 0,5. Kosinus beta to jest razy 0,6. Po prostu przepisuję te wartości, które już tam sobie wcześniej zgromadziłem. Kosinus alfa to jest pierwiastek z 3 przez 2. Sinus beta to jest 0,8, ale tutaj mam ułamek zwykły, będę to zaraz mnożył, czyli to przedstawię jako to jest 0,8, czyli 4,5. Czyli razy 4 piąte. Teraz mogę wykonać te mnożenia, no to jak pomnożę te dwie liczby przez siebie, to mam 0,5 razy 0,6, to będzie 0,3. Dodać ten iloczyn, dodać ten iloczyn i tutaj mam, tutaj mogę skrócić czwórkę z dwójką, tutaj zostanie mi 2, 2 razy pierwiastek z 3 podzielone przez 5. No i tutaj mam taką sumę ułamka dziesiętnego i ułamka zwykłego, więc ja to wolę napisać w takiej jednolitej postaci, czyli zamienię 0,3 na ułamek dziesiętny, czyli to będzie 3 dziesiąte. I ten drugi ułamek też sprowadzę do tego samego, do tego samego mianownika, czyli do mianownika 10, czyli muszę rozszerzyć go przez 2, czyli będę miał 10 w mianowniku, a tutaj będę miał 4 razy pierwiastek z trzech, no i teraz wreszcie mogę dodać, napisać to na jednej kresce łamkowej, tu będę miał 10 w mianowniku, a tutaj mam 3, dodać 4 pierwiastki z trzech. No i to jest sinus kąta, który jest sumą kątów alfa i beta, a sinus tego kąta, ponieważ przeciwprostokątna tutaj jest równa 1, to jest dokładnie to samo co długość tego pionowego odcinka, którą mieliśmy znaleźć.